Może buciki przywieźć z Austrii? O, właśnie tak, to jest granica. No, tego się nie spodziewałam, granica słoweńska. Przepraszam, którędy do Włoch? Taka pogoda nie za bardzo na kąpiel, nie chcemy wysiadać z auta, no bo widać, co się dzieje. Są prysznice, ale nie działają. Dzień dobry z Austrii. Witamy się w kolejnym odcinku, już drugim z naszej podróży. Tyle mam przepiękny widok. Jesteśmy gdzieś chyba na pograniczu Alp. I właśnie jedziemy w kierunku Słowenii. I jedziemy sobie przez bardzo piękne, malownicze tereny austriackie. Jesteśmy zachwyceni, jak tutaj jest przepięknie, no po prostu niesamowicie. I właśnie odpalił drona, startuje i zaraz zobaczycie, co tutaj nagraliśmy fajnego. Może buciki przywieźć z Austrii? Pięknie jest. Taką piękną, malowniczą drogą jedziemy. Zobaczcie, przepięknie. O, tu jakieś takie ala słoneczniczki. To mega jest, polecamy poza autostradami się poruszać. Zrobię sobie kroksy terenowe. Jesteśmy nad jakąś rzeczką. Mati nabiera wodę. No to mamy świeżą, krystaliczną, górską wodę. Mati właśnie napełnił całą butelkę i będziemy mieć do mycia się. Zobaczcie na te skały wystające. No po prostu to jest coś przepięknego. Thank you.
się nie spodziewałam. Granica słoweńska. Zutunel za granicą. A jesteś pewna, to jest granica? No, wyglądało jak granica. Nic nie było oznaczonego, ale chyba tak. Na to wygląda. Przekroczyliśmy granicę, która przebiega przez tunel, a tunel jest bardzo długi właściwie. No nie wiem, ile ma, nie pisało, ale jest długi. Ciągnie się i ciągnie. Przepiękny widok. Jedziemy, no co mamy się zatrzymywać? O, Słowenia już nas zachwyciła pierwszymi widokami. No, cudownie. Kamperek. No i co, nie było tej kontroli granicznej, o której była mowa. Nas trochę postraszyli, że wjazd do Słowenii z Austrii jest objęty kontrolą graniczną, ale akurat na tej granicy, którą przekraczaliśmy, nie było żadnej kontroli. No jasne, że pokazać dokument to nie jest żaden strach, no ale jednak Schengen, no nie? Zobaczcie, jaki wioślarz tam płynie, łódeczką steruje na jeziorze Bled. Dotarliśmy właśnie do jeziora Bled na Słowenii. Tak to się prezentuje. Tam mamy jakiś zamek na wzgórzu. Pięknie to wygląda. Kościółek strzelisty. No, jezioro jest bardzo duże. Już go objechaliśmy w całości, szukając miejsca postojowego. Natomiast no, ciężko z miejscem parkingowym. Bardzo ciężko, ale wykombinowaliśmy coś po swojemu. Zobaczcie, jaka czysta, krystaliczna woda w tym jeziorze, niesamowita. I dosyć ciepła, nie jest źle. Dosyć ciepła. No ale przejrzysta jest na maksa. Bardzo przejrzysta, pięknie. Jest taka, że w sumie wskoczyłbym, jakbym musiał. Nie zniechęca. A tam wcześniej już widzieliśmy, że ktoś pływał, tak? Tak, ktoś tam już wchodził i pływał. Ta miejscówka Bled to chyba całkiem luksusowe miejsce. Popatrzcie za mną. Tam chyba mieszkają jakieś szychy wysoko postawione, albo przynajmniej mają domek letniskowy z widoczkiem dosłownie na samo jezioro. Proszę bardzo. Mati się przygotowuje do dronowania. Go fly. Zobaczcie, łódki stoją tutaj jak w Wenecji, tam dalej takie jeszcze z daszkiem. Tutaj przed chwilą widziałam, pani się kąpała, pani Mors. No, także klimacik jest bardzo piękny. Zresztą sami widzicie, no po prostu magiczne miejsce. Tam na wzgórzu daleko kolejny zamek albo jakaś inna budowla. Klimatycznych hoteli tutaj wcześniej. No i tutaj na brzegu morsy. Wcześniej pływali, teraz już nie pływają. No i tutaj szumi troszeczkę, taka mała zapora, coś w tym stylu. No ale woda jest tutaj krystalicznie czysta, niesamowicie czysta. Kaczka jest chyba dwa albo trzy razy większa niż polska kaczka. Fajna kaczucha. Tutaj druga sobie płynie. No kurde, serio, dwa albo trzy razy większa niż polska kaczka krzyżówka.
Ale jaja. Zobaczcie, jaki piękny hotel, porośnięty bluszczem. Jest mniej więcej około 15 stopni, więc jak na październik, no to jest taka normalna temperatura. Nie wiem, czy to jest normalna jak na Słowenię, czy nie, ale w Polsce chyba o tej porze jest podobnie, więc trzeba troszeczkę się ubrać. A my właśnie nad tym jeziorem Bled, które no, moim zdaniem jest całkiem luksusowym miejscem, takim kurorcikiem dla bogaczy, albo i nie dla bogaczy, no ale jest tutaj ładnie, zadbanie. I dużo ładnych hoteli, takich bardziej luksusowych miejscówek, kawiarni. Samo jezioro jest po prostu bardzo piękne, więc nie dziwię się, że przyciąga wiele ludzi z zasobnym portfelem. No i co jeszcze więcej? Na jeziorze też fajne aktywności widzę, że się odbywają, bo pływają sobie wyścigowymi kajakami. Ludzie pływają sobie na supach, na łódeczkach takich w stylu weneckim, o właśnie. Teraz będziemy musieli się zbierać do naszego campervana, żeby poszukać jakiegoś miejsca, żeby znaleźć sobie miejsce na nocleg, bo nie stoimy w takim, powiedzmy, sprzyjającym miejscu. Tutaj teraz koło nas kościółek, jakiś taki ładny dość. Mati szuka miejsca na nocleg i idziemy w kierunku kampera. No proszę Państwa, nawet znalazł się tutaj hotel, w którym restauracja ma aż 4 gwiazdki Michelin. Wygląda on tak. No, całkiem. Może z zewnątrz nie całkiem, ale kurde, robi wrażenie. No, to znaleźliśmy miejscóweczkę na spanie z takim widoczkiem. Jest to parking, taki powiedzmy dziki parking. Tu stoi nasze autko obok jakiegoś takiego auta technicznego, chyba lawety, i tutaj mamy drugi kamperek, tam gdzieś jakieś stoki narciarskie. Generalnie jest to miejscówka z Park for Night i no już trzecia noc, jak śpimy sobie na dziko, po prostu za darmo, nie na kempingach, tylko po prostu na darmowych parkingach, i uważamy, że to jest naprawdę świetny sposób i naprawdę fajne miejsca po prostu można znaleźć z dobrymi widokami, a infrastruktura taka kamperowa nam nie jest zupełnie potrzebna. Dobra, to teraz szef kuchni idzie robić kolację i będzie sałatka z pomidorów. Kupiliśmy dużo pomidorów w Austrii, więc będziemy jeść sałatkę z pomidorami po prostu. Hej Ola, co robisz? Co robię? Robię sałatkę. Sałata lodowa, pomidory, awokado, wygląda ogórek. No i będzie sosik z tahini. Jeszcze dodam do tego pomidorki suszone. Oliweczka. No. I co tam jeszcze masz? Curry będzie też do sosu z tahini. Nice. Sos sojowy. No, także zapowiada się całkiem smacznie. No, to nie mogę się doczekać. Nie i panowie. Efekt końcowy. Dobra. Ale będzie zajadanko. A pokaż sosik. Sosik? Sos curry, tahini, miód, curry, sos sojowy. Tahini, trochę miód, wody, curry, sos cytryna. Sojowy i cytryna. Przepraszam, którędy do Włoch? Dobrze idziemy, tędy? Okej, dzięki. Pa, pa. Dzień dobry, milusińscy. Kolejny dzień po nocce w Słowenii. Pogoda nie rozpieszcza, ale widoki dosyć rozpieszczają. Lecimy sobie dróżkami w Słowenii. Słuchamy Zbysia Wodeckiego. Trasa płynie pięknie. Lecimy do... Gdzie lecimy? Do Włoch! Lecimy do Włoch! W sensie jedziemy naszym busikiem. O, jaki tu jest łaciaty, jak to tu brzydko wygląda!
No ale na żywo nie wygląda na taki łaciaty. Widoki super, bardzo wysokie góry, wąskie drogi. Chcielibyśmy tu spotkać niedźwiedzie, a nie wiem, czy to się uda. Rozglądam się tak, bo lasy są takie... No, pod niedźwiedzia. Myślę, że mógłby tu niedźwiedź wyskoczyć. Super jest. Bardzo wysoko i sympatycznie. Tylko pada deszcz. Chcieliśmy trochę tu pozwiedzać, ale w sumie to nam się nie chce aż tak bardzo. Także sobie jedziemy i podziwiamy zza szyby. We Włoszech też ma być nie najlepsza pogoda, ale jedziemy. Zobaczcie, jakie kręte drogi w Słowenii. Jedziemy sobie takimi górskimi teraz ścieżkami. Tak to wygląda. Cały czas pada deszcz, jest mgła, czasem nic nie widać. A popatrzcie tam. Droga, tutaj nagle wodospad. Ale pięknie. Super. Właśnie znaleźliśmy miejscówkę na tankowanie wody. Jest jakiś taki górski potok. Mati nabiera wodę. Trochę ciężkie było tutaj zejście. Nie mogliśmy znaleźć dogodnego brzegu, ale w końcu znaleźliśmy. Mati tutaj nabiera wodę. Zobaczcie, jaka krystalicznie czysta jest ta woda. No, idealna do mycia się, bo niekoniecznie może do picia, w sumie nawet nie wiem. Ale skoro górska, to może i się nadaje do picia. Będziemy testować. W każdym razie do mycia się idealna. Gdyby było ciepło i słonecznie, to pewnie skorzystalibyśmy z okazji, się tutaj wykąpali przy okazji. No ale niestety, jak widać, parasol jest, więc taka pogoda nie za bardzo na kąpiel. Obczajcie, jaka turkusowa woda, niesamowity kolor. I taka jest cała rzeka, nie? Taka jest cała rzeka. Teraz właśnie mijaliśmy taką zaporę. Jeszcze jest brzydka pogoda. Jeszcze jest właśnie brzydka pogoda, więc podejrzewam, że przy słonecznym dniu to wygląda niesamowicie. No i ta zapora oddziela rzekę od tego jeziorka i no... Kurde, coś niesamowitego, taki turkus. Była jaskinia, normalnie ktoś miał wiedzieć. Popatrzcie, taka ciekawostka, znaleźliśmy przy drodze kaki. Właśnie zastanawiałam się, bo mijaliśmy parę takich drzewek z takimi pomarańczowymi owocami. Co to jest? Czy to są jabłka? No raczej nie, bo jabłka trochę inny kolor mają, a na pewno nie pomarańcze, no w Słowenii, no nie? Więc kurczę, zatrzymaliśmy się, a tu kaki. I to całkiem sporo takich drzew, o, spadło mi jedno, sporo takich drzew mijaliśmy. No i kurde, niezła ciekawostka, w Słowenii rośnie kaki. Zatrzymaliśmy się w jakiejś takiej uroczej miejscowości, niedaleko granicy z Włochami. Mamy około 20 km do granicy włoskiej, a tutaj już takie budownictwo przypominające Włochy. Tutaj mamy jakiś posąg Neptuna. Tutaj znów mamy tą piękną turkusową wodę. No przepięknie tu jest. Wjedziemy sobie na mostek. Zobaczycie, jak tutaj ludzie mają okna. Z widokiem, jakim mają okna, więc naprawdę mega kozacko. O, popatrzcie na to. Znaczy, to nie jest urocze mieć okno z widokiem na taką wodę turkusową. Wygląda wspaniale. Hej Mati, jak ci się podoba? Super, mega czar. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Dobra, chyba wracamy się w tamtym kierunku. To jakiś kościółek. No, ale budownictwo już bardzo mi się właśnie kojarzy z Włochami. Trochę inne niż w tamtej części Słowenii, której byliśmy. Cały czas jesteśmy w górach. Ale popatrzcie na te okiennice. No, czy to się nie kojarzy z Włochami? No, kojarzy. Więc już jesteśmy blisko, już jesteśmy blisko. No to dotarliśmy do Włoch.
Tak wygląda Morze Adriatyckie. Nie chcemy wysiadać z auta, no bo widać, co się dzieje. Ostre fale na morzu. No i leje, okropnie leje. No to ciśniemy dalej w kierunku jakiegoś fajnego miejsca postojowego. Szukamy znowu jakiegoś darmowego parkingu. No i chcemy trochę odpocząć, no bo droga była długa, w sumie trochę męcząca. Odpoczynek się należy, nie Mati? Pewnie. A tak sobie radzimy z myciem włosów. Nagraj, że tam mamy pompkę w garnku z ciepłą wodą. Zagrzałem Oli wodę w garnku, bo nie chciała mieć taką około 15-stopniową. Podgrzałem wodę na gaziczku tutaj i wsadziłem pompkę, tą, którą mamy normalnie w zbiorniku z wodą, do tego gara i teraz sobie myję w ciepłej wodzie. No, nie mamy innego podgrzewania, także radzimy sobie jak możemy. Czołem, nasz update z Włoch. Cześć. Stoimy sobie już nad samą zatoką Morza Adriatyckiego, więc to jest godzina 18. To jest miejscowość Ligliano Sabbiadoro, tak żeby było wiadomo, gdzie jesteśmy. Już się ciemni, a my stoimy na pustym parkingu. Nic tutaj nie ma. Za nami pozamykane budynki. Normalnie rolety pozaciągane, tak dalej, już po sezonie, nic tutaj się kompletnie nie dzieje. No bo trzeba dodać, że to jest właśnie miejscowość mocno chyba turystyczna, taki... Chyba tak, nie znamy, ale... Władysławowo tutejsze. Tutaj są jakieś pizzerie, tak dalej, ale to jest wszystko zamknięte. Także nie mamy konkurencji na parkingach, nawet nie szukaliśmy specjalnie jakiejś miejscówki typowo, żeby można było stanąć. Po prostu tutaj jest napisane na tabliczce, że parking jest płatny od maja do sierpnia. Teraz jest free, także my sobie stoimy. Tu jest taki lasek i nie mogę ręki znaleźć. O, a za tym laskiem tam już jest morze, także bardzo wieje, są duże fale, sztorm. Jutro się tam przejdziemy, teraz przestało padać. My mamy tutaj w planach Wenecję. No bo to jest i teraz niedaleko. Montaż w ogóle tych wszystkich materiałów, także dzisiejszy wieczór spędzę na montażu. Widzimy się w następnych materiałach. Pierwsza nocka we Włoszech za nami, jest 8 rano. My stoimy nad samym takim falochronem. Ja jestem tutaj, a już tu za tym laskiem jest nasz samochód. Także bardzo blisko. Chwila, moment i wychodzę sobie po schodach. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Jakaś brama jest otwarte. O, wychodzi się od razu na plaż. Schodki do góry. A może sobie wyjdziemy jeszcze tutaj. O! Są prysznice. Zaraz zobaczymy. Są prysznice. Ale nie działają. Takie do wycianek. Jest kibelek. O, ale woda działa. Także możemy sobie napełnić nasze zapasy. Zrobić może nawet serwis toalety. Także spoko, spoko. Wschód słońca, a dopiero słońce wzeszło nad te chmury. Także dobry moment. Zarąbiście. To jest zatoka, to nie jest pełne morze. Ale i tak, widać wszystko po horyzont. Ekstra. Spało się fajnie, bo w porównaniu do tego, co było wczoraj, to mieliśmy ciepło. Ola nie spała tak ubrana. Wczoraj spaliśmy, przynajmniej Ola spała w bluzie, pod kocem i pod śpiworem. A mi zmarzł nos nawet, także dzisiaj było zdecydowanie cieplej, bardziej komfortowo. Tutaj się wychodzi na górę po schodkach i jest taki deptaczek na górze, na takim mostku. Jest morze, budynek, w którym są toalety, prysznice. No spoko.
W sumie wydaje się, jakby to było całkiem świeże. Ale już pozamykane na sezon. Tu są pochowane krzesła. No i tak sobie myślę, że dzisiaj tutaj chyba zrobimy jakieś aktywności, bo trzeba by było się coś tam poruszać po kilku dniach jazdy. Takiego, można powiedzieć, fizycznie nic nie robienia, tylko w Słowenii nad jeziorem Bled przeszliśmy się na spacer, a tak to, i to krótki spacer, a tak to pasowałoby tutaj może coś poćwiczyć, może coś tam pobiegać, zobaczymy. No jest czas, a później wybieramy się do Wenecji. Także ja powrót do Wenecji po ładnych paru latach. Byłem tam na wycieczce chyba w gimnazjum. Ola nie była jeszcze ani razu. Także po dłuższym czasie powrót do Wenecji. I zobaczymy, nagramy tam jakieś relacje. Mniej więcej pamiętam. No wiadomo, to jest miejsce znane, więc wyobrażam sobie, co tam zastaniemy, ale no na żywo to będzie coś innego. Także myślę, że po południu, gdzieś tam w okolicach 11-12 ruszamy do Wenecji. Mamy kilkadziesiąt kilometrów, także bardzo blisko. No i tam się widzimy. Pod tym budynkiem stoimy samochodem i on jest pozaciągany, ma rolety. Jest teraz nieczynny, bo budują kolejny, jeszcze jeden. Tak idę i sobie myślę, że w tym roku plażowo to całkiem niezły czas. Bo kurczę, jeszcze w tym roku przez 4 miesiące byliśmy w Meksyku, gdzie bujaliśmy się po najpiękniejszych plażach regionu, tam po wyspie Yucatan. Teraz już jesteśmy na plaży nad Adriatykiem, a to dopiero początek. Jeszcze czekają nas plaże we Francji, w Hiszpanii i cały czas w Hiszpanii pojedziemy nabrzeżem. I w sumie we Francji też. Teraz się tu troszkę pokręcimy po miastach tych północnych Włoch. I Włochy też kontynuujemy wzdłuż morza, także trochę się tego naglądamy. Znaleźliśmy bardzo fajny park i tutaj jest taka nawet siłownia na świeżym powietrzu, więc całkiem fajne miejsce, można się troszeczkę poruszać. I tam nawet, tam dalej jest drzewko skaki, które wam pokażę. Te są akurat jeszcze niedojrzałe. Takie żółte jeszcze są, ale już niedługo pewnie będą pomarańczowe. Bardzo ładne i duże. Takie dorodne, kurczę. Tamte, co wcześniej, wczoraj znajdywałam, były dużo mniejsze. To są mega duże. Wow, super. Już jestem obwisły. Coś tam ćwiczysz? No. Troszeczkę. Chyba nie. Może na te mniejsze. O, jeszcze troszeczkę. Ciężko, nie? Można sobie zrobić krzywdę. No już minęło kilka godzin od tej ostatniej części. Wróciliśmy do samochodu, pokręciliśmy się jeszcze po tym miasteczku. Ściemniło się, no i jesteśmy już w samochodzie. Szykujemy się do spania, a jutro ruszamy do Wenecji. Także to już będzie w kolejnym odcinku. Dzięki dla tych, co dotrzymali do samego końca. I widzimy się w Wenecji w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.